Proszę Państwa, wiadomość dnia taka, że Teleexpress pokazał, że Narodowy Fundusz Zdrowia swoich pracowników leczy w prywatnych klinikach, bo wyliczył sobie, że to dwa razy taniej niż leczyć sobie w reżimowych szpitalach. Wiadomością nie jest to, że szpital państwowy jest dwa razy droższy od prywatnego, bo to było oczywiste, prawda? Wiadomością jest to, że Teleexpress to pokazał, to jest wiadomość i nagle Polacy się dowiedzieli, że reżimowa służba zdrowia jest dwa razy droższa od prywatnej. Podobnie szło jak knajpy prywatne, bo zawsze się dwa razy tańsze od państwowych, które kiedyś zapewniały tanie pożywienie dla ludności. No to jest oczywiście jakiś przełom. Telewizja nie pokazała czegoś innego, mianowicie tego, że gdyby nie Ministerstwo Zdrowia i różne tam normy, warunki i tak dalej, to byłoby to jeszcze 3 razy tańsze, razem 6 razy. Ale no tego już nie mogła pokazać, bo telewizja pokazuje tylko to, co jest, a nie to, co by było, prawda? Ale na przykład niektóre rzeczy mogłaby pokazać, na przykład jak pokazuje, że na stacji benzynowej w Polsce benzyna kosztuje tam złotówka, że kupuje za 4,50, a złotych 20 to kosztuje, pojechać do Indonezji, gdzie nie ma ropy naftowej i pokazać, że tam jest po 20 centów, prawda, czyli po tam ile tam, 50 groszy, prawda, czy ileś. Już nie mówię o Iraku, gdzie jest po 20 groszy, ale nie mówmy o krajach socjalistycznych, tylko mówmy o krajach normalnych. Także, że benzyna jest, kosztuje tak z transportem, ze wszystkim do złotówki, no, góra złotych 20, no a to też trzeba by pokazać, prawda? Bo ludzie nie wierzą ciągle, że benzyna kosztuje około złotówki, a nie 4 z czymś. I tak samo nie wierzą, że wszystko byłoby 6 razy tańsze, gdyby nie istniało Ministerstwo Zdrowia, które dba o to, żeby było tanio, i Narodowy Fundusz Zdrowia i inne tym podobne instytucje. Druga informacja, proszę Państwa, to jest pokazanie strajku pocztowców dla odmiany. Z tego kolejarza w Niemczech jest strajk pocztowców. Państwo już widzą przesmak tego, co będzie w Polsce, jeżeli Polska by ratyfikowała tak zwaną kartę praw podstawowych, której fragmentem jest tak zwana karta praw socjalnych. Dzięki temu Państwo wiedzą, że to jest nagrywane o godzinie 6, prawda? Otóż, proszę Państwa, Mamy strajk pocztowców w Niemczech i oczywiście Polska podpisze tę kartę, bo jeżeli zostanie oczywiście ratyfikowany traktat przez Austrię, Czechy, Irlandię, no i pan prezydent Kaczyński podpisze, w co nie wątpię zresztą, no to wtedy będziemy mieli takie same strajki kolejarzy, pocztowców i tak dalej w Polsce, a nie będzie to wszystko, bo u nas potrafią lepiej strajkować niż w Niemczech. Sprawa ostatnia, którą zobaczyliśmy w telewizorze i w tym, to jest odejście pana sędziego Andrzeja Kryżego. Został na 6 miesięcy urlopowany. No, to jest takie stare ten epigramat Lewis Karola jeszcze. Kiedy chowano tego polityka, każdy z radości wielkiej kozby fikał. Ja jeden stałem smętny w bladolicy, bo pragnął ujrzeć go na szubienicy. Otóż ja mam nadzieję, że to tylko wstęp i zobaczymy jeszcze pana Kryżego przed sądem za to, co robił, będąc ministrem sprawiedliwości. No, potem przyjdzie kolej oczywiście na pana Ciąkalskiego, ale to dopiero po następnych wyborach. Dziękuję Państwu za uwagę.